Zachęcam do oglądania moich przygotowań sponsorowanych przez Bilopoland i przez The Best Zabielski Świat Regeneracji. Kurna. Siemano. Jedziemy trochę się poruszać, bo trening to za dużo powiedziane, a więc no co, wracam na salę w końcu po takim czasie długim, bo to czas najwyższy. Ciężko mówię, no trochę trzeba się poruszać, trzeba zmieniać. I tak jak jeszcze raz powtórzę, idziemy trenować z trenerem Andrzejem po długiej przerwie. No lubię zjeść, bo to normalka, ale tak nie ma tragedii z tym, żebym tył nie wiadomo jak. 82. Myślę, że nie więcej. O co, może zejść pan z drogi? Nie, dobry. Skandal. Dobry. To kurna, skandal, szok! Szok! Idę dzisiaj. Do Barbera. Tak. Dużo porobiliśmy, no jeszcze techniczki. A, nie puszczaj tego. Dobra. Oczko. Nie nagrywaj, bo ruszyć nie mogę. Takie mam zakwasy. Nawet nie są zakwasy, kurna, bo to mówię. Tak się napięcia po przerwie. Masakra. Czy głupi? Jak będziemy na salę, to nie ma umiaru. Ty triceps zrobiłem sobie, tak? Trzydzę sobie zrobiłem z kolegą, mówimy triceps będziemy robili. Gdybyśmy kilka ćwiczeń, ja mówię, no nie robię nic, kurna, tak typowo trening na triceps, co nie robiłem już, o Jezu. Ja już mi się dorwali, jak głupki. No i mówię, no teraz kurna jest 30 dni, jak kurczę, trochę wiesz, płaczę, no nie mogę kurwa zgiąć ręki. Ach, kurna, masakra. Czemu? Bo tryceps zrobiłem, kurwa, czy uczyłeś, że ty ma taki zakres lat, który tylko tutaj? Wiesz co, ja zrobiłem. Kurna, wszyscy widzicie, na to miałem przerwę, wszyscy mnie dokuczają. Kurna, co jest z tobą dzieje? Gdzie ty jesteś? Mi na salę wracać. I teraz sobie widzą mnie na sali, to nie wierzą, że ty w ogóle jesteś. I ty pobiegasz. Przebiegnę 2 km i padnę. Ale biegać trzeba, nie ma wyjścia. Kolega to jest człowiek. Człowiek zagadka. Mateusz jest psychologiem, z którym zacząłem pracować przed galą w sumie, teraz z Danielem Dziekowcem. Już mi pomaga, zna się na robocie, fajnie może się skoncentrować, fajnych metod relaksacji uczy. And jestem zadowolony. Praca przede wszystkim polega na tym, żeby złapał spokój. Jak złapie spokój, to wtedy będą efekty. A, dobra. Najprzyzwyczajniejszy boksy. Tak jest. Muszę rozwinąć tą rękę. Przypomnij mi, jaki był wynik piłki nożnej? Kurwa, ty, ale meczu Polska to lubiłaś ja. Nie, ten boksarzy tak się odgrażali. Ty, znam temat. Znasz temat? Kurwa, znam temat. Z nerwów ci włosy wypadły. No, kurwa, wszystkie do was. Jedziemy, czas. Ja uprzejmie dorożę. Nie siadam, to się nie będzie. Proszę.
Ej, kurwa, to jest łeb. Dobra, zobacz, jak? Dobrze. Dobra, idzie, trzeba. Jak? Trzymaj się, co? Trzymaj się. Mój trening kreatywny jest. Cienkie gumy są zasłabe dla ciebie. Dziękuję. Mi się podoba. To co podbuduje? To jest ciągle brać. Statyczna pozycja w dole jest ręką, sztywnioną, na garstku. Stara się trzymać prawda, na w prostej linii do przedramienia. Tak, tak. Dobra, czas. Żeby dłoń nie była łamana w stosunku do przedramienia. Od razu inny ciosy. Jak się ktoś nauczył jeździć na rowerze, to z niego nie spadnie. Tak jest. Po co trenować? Nie? Mówiłem boksować, to po co trenować? Trenerze, nie? Tak jest. Po co trenować, jak boksować mówimy? Mistrzowie nie trenują. Mistrzowie nie trenują. To jest nowa filozofia. Trener ma zawsze rację. No, cześć, nowa filozofia, tylko nie wiadomo do czego doprowadzi, ale... trzeba to sprawdzić, trzeba to testować. No. Koszulkę masz XL? Ja? XS. Przepraszam Państwa, ja jestem po naprawdę 2 miesiącach... trenowania, jedzenia różnych rzeczy, może kurde... A przed nami 12 pracy. Dwa razy. Nie no, spokojnie, teraz się biorę za ciebie. Welcome aboard. A ty będzie tak nie padł. Środa? Piątek? Piątek, dobra, piątek. Środa. Może być piątek, nie ma... Środa to dzień loda. Sama walka się delikatnie. Widzisz jak wygląda, umiera teraz. Umieram teraz, bo człowiek nie ma na nic siły. Nie, powiem tak, trenujemy, bo przy tak wypada. Trenujemy, bo chcemy i trenujemy, bo... No bo trenujemy, nie? Bo lubimy. Takie. Jejce na nóżkę. A to indywidualny, wiesz? Mam tutaj taką Anię, z którą... Kurczę, już trochę pracuję tak naprawdę, 2 lata. Wygląda na niepozorną, ale nie ma rzeczy, które by nie zrobiła, o której nie powiem. Znaczy, no nie wszystkie, ale... jeśli chodzi o cały trening, to zrobił wszystko. Zawzięta. Zawzięta. Jej stresik naprowadziła. Stara się. Zobaczysz. Niedługo będziemy się nie świata. No ja. Moja podopieczna. Patrz na to, wychowam przyszłą się nie świata. Dobra, ciekawe. Dobrze. Dobrze. Wszystko czas pokaże. No myślę, że będzie ciężko się rozstać z tym sportem. I raczej takie właśnie szkolenie młodzieży. Zawsze fajnie mieć swojego wychowanka, niektóre odnosi sukcesy. A to wszystko w swoim czasie, zobaczymy. Ana? Ana? Ciężarka. Teraz luźniej, powiedz ci co. Ale kot. Tecku, kotecku. Wszystkim się podoba, wszystkim się podoba. Trenerowi nie pokażę. Jak tam, poczułeś się? Dobra. Pokaż jak robisz przysiady. Ja to. Strzykiem. 19, 20. Krzyczy na mnie. Mówi, że źle wszystko. I się opierdzi, zresztą się krzyczy. Nie umiem wiązać jeszcze rękawic, by mnie nie nauczył. Dobra. No. Na zlecenie. Rozciągamy. Prostuj się mocno. Dokąd mogę? Oddychaj, wdech. No, dawaj. I wydech. Spleć ręce. Mogę trochę więcej. Połamanie jakieś. Dobrze. I w dół, tu mocno dotknij. Te treningi nawet są rozruchowe, tak ja się głównie skupiam na wzmacnianiu pewnych części ciała, nadgarstki, nogi, a więc na siłę robię. Kurczę, co ja tak zrobiłem, że ruszać się teraz nie mogę. Coś przygiąłem z tą siłą. No tak jak mówię, stricte pod walkę się nie przygotowuję, natomiast ta walka z Jacobsem była na nas zajebistym doświadczeniem, jeżeli chodzi o następne walki, o naszą przyszłość. Będziemy wyciągali z niej wnioski.
podziękowania dla Jacka Ferdmana za to, że dba o moją dietę.